Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przeprowadzić kolejny nabór do konkursu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 2 milionów euro. Konkurs w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, mówi Monika Karwat-Bury z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi tutaj o przedsiębiorców działających nad morzem, na jeziorach, na rzekach, natomiast nie chodzi o rybaków. Mamy tutaj na myśli bardziej taką działalność związaną z turystyką, z oczyszczaniem wód, z dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wodnym. I takiego typu właśnie projekty będą mogły otrzymać dofinansowanie w planowanym do ogłoszenia konkursie. Na inwestycje w portach morskich lub śródlądowych można będzie uzyskać do 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Do rozdysponowania będzie około 10 milionów euro. Pojedynczy przedsiębiorca może otrzymać od 200 tysięcy euro, to jest minimalna kwota dofinansowania, do maksymalnie 2 milionów euro. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od lutego do marca przyszłego roku. Ich ocena potrwa od 3 do 6 miesięcy. Wtedy zostanie ogłoszona lista projektów, które otrzymają wsparcie. Projekty muszą zostać zakończone do kwietnia 2024 roku. W pierwszej edycji konkursu ogłoszonej pod koniec 2019 roku złożono 24 projekty, z czego około połowa dostała pozytywną ocenę. Finalizujemy teraz podpisywanie umów i część z tych projektów już jest realizowana. Między innymi są to projekty budowy przystani czy małych portów na jeziorach, portów bardzo przyjaznych ekologicznie, czyli wyposażonych w panele fotowoltaiczne, które będą miały zamknięty obieg odbierania ścieków i właśnie o takie projekty przede wszystkim nam chodzi. Norweski mechanizm finansowy, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie, to bezzwrotna forma pomocy przyznawanej przez Norwegię. W ramach funduszy norweskich realizowanych jest kilkanaście programów. Dotacje mogą otrzymać projekty związane m.in. z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną czy ograniczaniem nierówności społecznych.